Dzień dobry. Moim i waszym gościem jest dziś pan Andrzej Suchcicki, jeden z członków tegorocznego jury. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. O czym pomyślał pan, gdy już zdecydował się przyjąć zaproszenie na nasz festiwal? Towarzyszyły panu jakieś obawy, czy może wręcz przeciwnie? Wyłącznie obawy. Stwierdziłem, że nie powinienem tej decyzji podejmować, bo po pierwsze nie mam zbyt dużo czasu, żeby wyciąć te 6 dni. Po drugie myślałem i myślę nadal też, że zbyt daleko odbiegłem od problematyki filmowej, którą kiedyś się dosyć intensywnie zajmowałem. Ale potem pomyślałem sobie, zwłaszcza obserwując pozostałych członków jury, znając pozostałych członków jury, że może przyda się taki obrońca interesów mniej filmowych, a bardziej niepełnosprawnych, żeby tych niepełnosprawnych gdzieś tam ta sztuka filmowa nie przykryła, tak? Oczywiście to wszystko w cudzysłowie. Nie ukrywam też, że tutaj przyjeżdżałem ze sporą tremą, bo ja, jak mówię, z tego życia filmowego wymiksowałem się będzie z 20 lat temu. Jednak kilka dni festiwalowych jest już za nami i czy może pan coś powiedzieć o prezentowanych do tej pory filmach właśnie od tej strony, o której pan powiedział przed chwilą? No wie pani, trudno nie móc powiedzieć o filmach, gdy się je przez kilka dni pod rząd ogląda i to w dosyć dużej dawce. Zacznę od wątku osobistego, niestety odwykłem od konsumowania tak dużej ilości filmów w krótkim okresie, więc żeby użyć zrozumiałego dla wszystkich porównania, mój twardy dysk trochę zdradza objawy, tak powiem, zapełnienia. Natomiast rzeczywiście filmów, jak mówię, było dużo i były to filmy kolokwialiem, bardzo zróżnicowane pod względem, tak powiem, jakości i przyswajalności. Nigdy nie lubiłem długich filmów, a no i tutaj tych za długich filmów było trochę. Ja pewnie powinienem chwalić, że było wszystko super i wspaniale, ale tych filmów, które powinny być krótsze, było na mój gust sporo. Nie wiem, czy istnieje optymalna liczba filmów zbyt długich, pewnie w ogóle ich nie powinno być. No, tutaj było sporo tych filmów, gdzie to szlachetne skądinąd przesłanie gubiło się w natłoku powtarzających się stwierdzeń, scen, konkluzji i to nudzi. Ja zawsze mówię, że nawet najświętsza prawda nie usprawiedliwia zwykłej nudy i złego przekazu. No i tutaj mieliśmy niestety kilka takich przykładów, tytułami nie będę tutaj operował, żeby nikogo nie obrażyć. Być może to ja, jest tylko mój taki odbiór, a ludzie lubią takie filmy, które są, nie wiem, długie, powtarzają się to samo na okrągło. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, generalnie ja bym się zastanowił nad taką odrobiną zmiany formuły festiwalu, może nie tyle zmiany, rozszerzeniem formuły festiwalu, bo trudno porównywać film pełnometrażowy, prawda? Film pełnometrażowy z krótkim filmem, bo to zupełnie inna, są to inne jakości i trudno tak wrzucać je do jednej kategorii, na przykład film fabularny. Też trochę w tym dokumencie bym pomieszał, bo było kilka dokumentów klasycznie filmowych, ale zdarzały się też i zdarzają się też takie przekazy klasycznie reportażowe, czy takie no, newsowe, tak bym to powiedział. I to też jakby są dwie kategorie. Nie wiem, czy w tym układzie warto mnożyć byty ponad konieczność, ale no, jak tak patrzę z punktu widzenia przyznawania nagród, że w tym układzie, w którym teraz jesteśmy, pewne filmy
przy ograniczonej ilości nagród muszą z konieczności zniknąć z pola widzenia osób oceniających, bo mamy tyle nagród, ile mamy, a szkoda by było, tak? I tutaj to jakby poddaję Państwu do takiego zastanowienia się nad przyszłymi edycjami tych festiwali. Oczywiście ja przepraszam, że tak się wypowiadam ex cathedra. Przyjechał pierwszy raz i się mądrzy, tak? Ale jakby to daje mi się, znaczy ja mówię to z tego powodu, że jak mówię, szkoda niektórych tytułów, które mogłyby być docenione, pokazane, a one z konieczności znikną, bo trudno konkurować filmowi, który ma 20 minut, prawie 2 godziny, hasta la vista, tak? Na przykład. Więc to jest ten problem. No, niektórymi filmami, jak mówię, byłem rozczarowany, natomiast no, były filmy, które pokazywały, że tak powiem, to, o czym przez całe lata nie można było, czy nie można było, nikt nie mówił. Myślę tutaj o takim filmie, który porusza wątek, to się nazywa, terapii seksualnej, czy terapeuty seksualnego. Tak, to jest asystenta seksualnego. Asystenta, tak. Właśnie, asystenta seksualnego. Oczywiście ten film też można by trochę odciąć, tak. Natomiast no to ja tego filmu nie robiłem, ale można by go tam troszkę skrócić, bo też było tam i powtórzeń wiele. No mniejsza zresztą to jest już jakby rzemiosło filmowe, do którego ja chyba nie powinienem się wtrącać. Chciałabym też zapytać o wydarzenie towarzyszące tegorocznej edycji festiwalu, czyli wystawę Lista Obecności i pani wraz ze swoją córką jest jednym z jego bohaterów. Czy trudno było się zdecydować na udział w tym projekcie i jakie ma pani jakby oczekiwania? Wie pani, z tym projektem to jest tak, pełni skromnie, że ja go wymyśliłem. I ostatnią rzeczą, o której pomyślałem, to było to, że ja w tym projekcie będę występował jako ta druga strona, czyli jako jeden z bohaterów. Tak? Ja właściwie w jakimś sensie zostało to na mnie wymuszone, wymusiła to pani profesor Zachcewska-Banterys, która sobie wymyśliła, że rozmowa ze mną będzie podsumowaniem całego cyklu rozmów z naprawdę znanymi ojcami. I tutaj jakby no, nasza sesja była ostatnią z sesji, moja, znaczy rozmowa ze mną, to właściwie taka rozmowa nie ze mną, tylko nasza rozmowa z profesor Manterys w tej książce zamyka całą książkę. No, miło jest być w towarzystwie znanych ludzi, tak? Przez to człowiek sam może poczuć się, że jest bardziej znany niż jest. Natalia miała bardzo dużą przyjemność, bo ona lubi być fotografowana i lubi istnieć w różnych kontekstach. Natomiast to, co mówiłem w paru słowach na rozpoczęciu tego naszego spotkania w festiwalu, ta wystawa pojawiła się jako pewien dodatek, który zrodził się, że tak powiem, samoistnie. Ona nie była planowana. Nikt o niej nie myślał. Zdjęcia, pan Maciej Herman był proszony o zrobienie zdjęć do książki. Okazało się, że te zdjęcia, które on robi, są tak uniwersalne, tak wiele mówią i o problemie, i o ludziach, których przedstawiają, że sam artysta stwierdził, że może byśmy spróbowali zrobić wystawę. I w ten sposób obok książki pojawiła się wystawa, która no, żyje jakby własnym życiem od tej książki trochę niezależnym. Ja oczekiwania. Książkę Lista Obecności wymyśliliśmy po to, by, jak ja to mówię, wyjść z tym downem na zewnątrz, tak? Czyli żeby przestać funkcjonować z problemem, znaczy, żeby problematyka osób niepełnosprawnych intelektualnie stała się w jakimś części udziałem myślenia społecznego, szerszego. Żeby to się nie zamykało w tym takim niszowym kontekście, tylko żeby
jak mówię, no, stała się elementem tej naszej zbiorowej świadomości, dlatego też znani ludzie, tak? Myśleliśmy, że znani ludzie, postacie znanych ludzi mogą przyciągnąć większą liczbę czytelników. No, jesteśmy ciekawi, co tam u kogoś w szafie, prawda, się dzieje. Ja myślę, że gdyby to były postaci, może nie takie wyrafinowane, typu profesor Manters czy Tadeusz Sobolewski, tylko byłyby to postacie z no, pierwszych stron gazet, typu, nie wiem, Bogusław Linda, czy jakaś inna znana postać ze świata, chociażby aktorskiego, byłoby lepiej. No niestety. Nie mamy takich ludzi. Są ci, których ta sława jest mniej znana, a to bardziej ugruntowane. Jak ja to mówiłem, chcieliśmy po plecach tych osób, żeby wyjść z tym downem poza nasze środowisko. Trochę się to udało, trochę nie. Ja myślę, że jest to kolejny krok ku temu, żeby zespół downa i w ogóle upośledzenie umysłowe stało się coraz bardziej normalne. Przestało być taką sensacją zdrową albo i niezdrową, żeby stało się czymś normalnym. To w tym miejscu właśnie chciałabym zapytać o festiwal Upside Down Festival, którego pierwsza edycja odbyła się w tym roku w Warszawie. Czy będą kolejne edycje? Ja się mocno nad tym zastanawiam, czy będą kolejne edycje, bo mówiąc szczerze, jak tutaj jestem, to właśnie obecność na tym festiwalu nakłada na mnie, znaczy nakłada na mnie, zmusza mnie do pewnej weryfikacji myślenia o nagromadzeniu takich filmów o jednorodnym charakterze dotyczących jednego tematu. Ja nie jestem przekonany, czy to jest coś, czego oczekuje widz, czy to jest właściwa forma popularyzacji wiedzy. Jest to, nie ukrywam, trudno, no powiem, trudno strawne. Ja bardziej bym widział film jako element pewnego złożonego systemu edukacji, prezentacji tej problematyki, żeby to był film, tak jak tutaj jest, że są filmy, ale są też imprezy towarzyszące, że jest to pewien kompleks. W Upside Down był świetny merytorycznie, poniósł klęskę frekwencyjną. Wszystkiego się obawiałem, tylko nie tego, że będzie mało ludzi, tak? I myślę, że to było spowodowane tym, że no, za dużo jednorodnego tematu w jednym miejscu i w jednym czasie. Nie wydaje mi się, żebyśmy próbowali zrobić kolejną edycję. Raczej będzie to Upside Down Festival, ale taki festiwal multi, może nie tyle medialny, ale wieloprzekazowy, tak? czyli próba porównania obecności zespołu Downa. No, tym z konieczności się zajmuje, ale zespół Down jest dość pojęciem, które zabiera właściwie całość problematyki osób niepełnosprawnych intelektualnie, a więc będziemy starać się zanalizować, pokazać problematykę zespołu Downa, która się pojawia w mediach, w filmach, może w teatrze, może w powieściach, bo jest tego trochę. Coś takiego bym widział bardziej niż właśnie film. A z jakimi wspomnieniami opuści pan Koszalin po zakończeniu festiwalu? A myślę, że z sympatycznymi. W końcu to, co kiedyś zawsze wynosiłem z różnych przeglądów, na które jeździłem, to się docenia trochę zawsze ex post, tak, że człowiek wraca i po kilku dniach, a nawet i tygodniach, to, czego się tak nałykał, no, się układa w głowie, następuje taka strukturalizacja, tworzą się pewne jakby kategorie, to się, jak mówię, człowiek staje się mądrzejszy przez to, przesadziłem z tym, z tą mądrością, ale tak więcej wiemy, więcej rozumiemy i to tak, takie dawki końskie są dobre, chociaż zawsze łatwiej ma widz niż członek jury, bo widz, jak już nie może znieść tego, co jest na ekranie, nie może wyjść, nam jurorowi nie wypada. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również.